No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym poradniku do Warzone 2 na kanale Alcentimu. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was przygotowanych 5 szybkich porad do Warzone 2 do trybu rankingowego. Jak widzicie, obecnie jestem w dywizji Szkarłat, czyli przedostatniej najwyższej dywizji, jaka jest dostępna na rankedach, także co nieco już w tych rankedach pojąłem, zrozumiałem i chcę Wam to teraz przekazać, bo uważam, że są to na tyle proste, ale istotne porady, że mogą znacząco podnieść Wasze osiągi w zdobywanych punktów SR właśnie na rankedach, co przełoży się na wyższe dywizje. Także moi drodzy, zaczniemy od porady, która jest najoczywistą na świecie, ale jest na tyle ważna, że zamiast się do niej nie stosować, czasami lepiej po prostu nie grać. Chodzi o granie ze swoimi, czyli ze swoim teamem, z zaufanymi ludźmi. Granie z, z randomami na rankedach mija się z celem, bo tutaj gra drużynowa jest tak istotna. Że, że po prostu granie z randomem jest bardzo dużym ryzykiem, że się gdzieś nie zrozumiecie, że ktoś czegoś nie oznaczy, że ktoś będzie spóźniony to naprawdę jest kluczowe. To robi różnicę, jeżeli macie grać solo i liczyć na to, że dolosuje wam ogarniętych randomów, to niestety real talk, ale lepiej rankedów nie grać. Miejsca, w których możecie znaleźć zaufane osoby. Istnieją, są to Discordy, grupy na Facebooku. Jak poszukacie to na pewno znajdziecie i, uw i uwierzcie mi, jest to lepsza droga niż e, liczenie na to, że dolosuję wam ogarniętego teammata, bo to się po prostu nie wydarzy. Porada numer dwa dotyczy broni i to jest coś, co też powinno być oczywiste, ale na rankedach jest... Bardzo, bardzo ważne, więc muszę to tutaj umieścić. Używajcie metabroni. Śledźcie, które broni są obecnie w mecie, bo używając broni, która bije słabiej od metabroni, stawiacie się w naprawdę niekorzystnej sytuacji i będziecie niepotrzebnie przegrywali pojedynki, co przełoży się na minusowe punkty. EZR. Moi drodzy, obecnie w mecie, gdy nagrywam ten materiał, jest Kronen Squall na Single Tapie, czyli przełączacie sobie tryb ognia na Single Tapa. Z takim oto też zestawem, jaki tutaj widzicie. Dodatki są stuningowane pod zasięg, pod ADS-a i oczywiście pod kontrolę odrzutu. Wszystko dostosujcie pod siebie, a na blisko korzystajcie z Lachmana Sub, którego widzicie też z takimi dodatkami. Tutaj jest pod mobilność i pod oczywiście zasięg grażenia. ten buildzik zrobiony. To są najlepsze bronie obecnie do użytku. Natomiast gdy będziecie oglądali ten materiał w późniejszym terminie, to sprawdźcie mój kanał albo właśnie kanał Alsen, czy przypadkiem ta meta się w grze nie zmieniła to wtedy to będzie nieaktualne jeżeli chodzi o granaty, bo je również zalecza, zaliczam do mety to moi drodzy obecnie granaty dymne najsilniejsze wyposażenie taktyczne i z ofensywnych do wyboru macie tak naprawdę semtex albo e, po, e, ładunek penetrujący dwa najmocniejsze granaty, e, granaty ofensywne to właśnie semtex i ten e, penetrujący drill, e, to jest bardzo ważne e, nawet nie próbujcie się wygłupiać i grać czymś zupełnie, zupełnie innym. Oczywiście nikt wam nie broni, chociaż być może twórcy za niedługo zabronią używania większości broni i będą tylko ten, te bronie z mety, ale po prostu nie chcę, żebyście się stawiali w niekorzystnej sytuacji tylko przez to, że macie gorszą broń od innych. Porada numer 3 jest już stricte gameplayowa, bo moi drodzy, zapisałem to sobie w ten sposób, byście zwracali uwagę na rotacje w meczach. Wciś, wcześniejsze rotacje do zonek mogą znacząco podnieść ilość SR, jakie zdobędziecie na koniec Meczu, bo jeżeli macie ogarnięty team w meczu, to on absolutnie, natychmiast, gdy tylko będzie mógł, wykorzysta to, że jesteście spóźnieni w rotacji do zonki. Dlatego czasami lepiej odpuścić jakieś, jakąś strzelaninę z jakimś timem poza strefą, tylko po to, by wcześniej zrotować i potem przytrzymać choćby ten team właśnie już z zonki. Będzie to o wiele prostsze i tak naprawdę fragi będą Was kosztowały mniej wysiłku, a punktów EZR zdobędziecie tyle samo. Dlatego grajcie rozsądnie, rotujcie w odpowiednim czasie gdy macie ciężkie rotacje, skupcie się na nich, bo koniec końców będzie się najbardziej liczyło to, jakie miejsce zajęliście, a fragi i tak na końcu wpadną. Porada numer 4. Wracamy tutaj do uzbrojenia, bo ona dotyczy atutów. O ile broń i wyposażenie są bardzo ważne, o tyle atuty również, bo moi drodzy, jest taki jeden atut, który chciałem tutaj Absolutnie nadmienić jest to atut duch. Słuchajcie, duch powinien być waszym największym przyjacielem na rankedach i co więcej, zwracajcie uwagę, czy wasi teammaci również z tym duchem grają, bo jeżeli ktoś nie wie, duch to atut pozwalający być ukrytym na minimapie i na radarach na całej mapie dla każdego przeciwnika. W związku z tym, gdy jakieś BSP jest odpalone na górze, wy się nie pokażecie przeciwnikom na minimapie. Jest to o tyle ważne, że ogarnięty team, gdy zobaczy chociaż jedną czerwoną kropeczkę na minimapie, od razu. To wykorzysta, ustawi się pod Was i po prostu zginiecie tylko przez to, że ktoś o Was wiedział i się na Was przygotował. Dlatego warto być ukrytym w meczu, a atut duch właśnie to gwarantuje. Dlatego atut duch to powinien być Wasz największy przyjaciel. Pamiętajcie, że musicie się ruszać w momencie, gdy macie ducha, żebyście byli faktycznie niewykrywalni. Dlatego nie leżcie w jednym miejscu, lekko się ruszajcie i już powinno być git duch jest bardzo bardzo ważny. I na sam koniec, moi drodzy, taka porada, która jest niby oczywista, ale zauważyłem, że sporo osób ma problem z tym, żeby się do tego zastosować. Słuchajcie, to nie jest w żaden sposób uwłaczające, gdy na rankedach w sytuacji beznadziejnej gracie tak typowo pod placement, pod miejsce, jakie zajmiecie w meczu. Punkty SR, jakie wpadają za Każdą kolejną zajmowaną pozycję w meczu w końcówce są na tyle duże, że warto w takich naprawdę złych sytuacjach głównie skupić się na tym. Fragi, ok, zawsze fajne, ale lepiej jest na przykład wykupić teammate'a i zginąć na sklepie tylko po to, by on wisiał u góry, będąc bezpiecznym na spadochronie. Niż żeby strzelać się niepotrzebnie z teamami w małej zące e, i ostatecznie zginąć, tak? Bo ginąc na miejscu siódmym i zdobywając jednego fraga, zdobędziecie dużo mniej punktów EZR niż ginąc na miejscu drugim, nie zdobywając żadnych fragów. Dlatego zwracajcie uwagę na to, jak wygląda sytuacja w meczu. Jeżeli jest beznadziejnie, przeczekajcie w bezpiecznym miejscu, aż kilka teamów się zabije. Jeżeli macie możliwość, wykupcie teamata tylko po to, by wisiał u góry i zdobywał kolejne pozycje, będąc bezpieczny na spadochronie. To jest bardzo ważna rzecz, bo tych punktów wezerna naprawdę w końcówce wpada za sam placement bardzo, bardzo dużo. I to jest, moi drodzy, pięć szybkich porad ode mnie do rankedów Warzone 2. Zastosujcie się do a uwierzcie mi, zaczniecie lekko albo bardziej, w zależności od Waszych umiejętności, pnąć się w górze, właśnie na rankedach. A ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, to łapka w górę będzie fajnym tego wyznacznikiem. A ja Wam już dziękuję. Mówi Goldzor. Na razie.